No dobra, moi drodzy, trochę sobie odreaguję w międzyczasie tą całą naukę zdalną. Niby jesteśmy, moi drodzy, po zestrzeleniu od dużego zwiadowcy, gdzieś tam tego wysyłamy. To taki mój ulubiony skład jest wizytatorów. No nie, gdzie mamy zarówno mutony, sektoidy, cyberdyski, drony, będą też mechy małe. Także dobra, jedziemy. Wysyłam ekipę bez gadania tam, moi drodzy, bo po prostu szkoda czasu tracić. Moi drodzy, będę starał się przerywać po prostu ładowanie troszeczkę, ponieważ to, moi drodzy, trzeba tym mieć godzinę razy dwa, Zdaje żeby się, tą że misję UFO przejść. Gdzieś w polu. Zaraz Musimy będziemy gadać. I zlikwidować... Dobra, zrobimy sobie Shift F9. No dobrze, moi drodzy, wylądowaliśmy tutaj. Jak widzicie, to nie jest żadne małe jakieś tam UFO, to jest porządny statek, duży. Na tym statku sobie zmontowałem oczywiście jeszcze bombę. Bomba jest we wredny sposób umiejscowiona, za chwilę będziecie mieli okazję widzieć. Tam siedzi Marazuki, który po prostu modyfikuje trudność gry. Tutaj siedzi jeszcze hacz, przez którego nie możemy tutaj się przemieszczać, bo inaczej go wzbudzimy i wtedy będziemy musieli go bronić. No Marazuki już w tej chwili jest do obrony, więc moi drodzy, startujemy. Tak jak tu po prostu rozgryzałem, to powiem wam tak. Wybrana jest oczywiście jeszcze tutaj do obrony perymetr, nasz tutaj ten egzoltowy koder i nadajnik tam jest gdzieś dalej. Teraz, moi drodzy, tak, no tego wszystkiego trzeba po prostu obronić i wyłączyć bombę. No jest to szokowo. No to zaczynamy imprezę. Zacznijmy tutaj akurat, moi drodzy, bombę można oczywiście umieścić też w nieco innym miejscu. Prawda? Jest no, mnóstwo wariacji na ten temat w zależności od położenia koderów. Lądujemy w różnych miejscach. No zobaczmy, gdzie my tutaj wystaliśmy. Tu. Tutaj może skoczmy sobie, zobaczymy, czy coś tutaj Idziemy będzie widać. Następnego poproszę. Słuchajcie, ja już tak mniej więcej tyle razy se No dobra, postanowiłem wyłączać przynajmniej częściowo, ze względu na to, że takie pierdoły, jak tutaj widzicie, plus jeszcze inne rzeczy w postaci lądujących obcych, strasznie wydłużają grę. Mniej więcej 2 godziny schodzi. Tak, skok na lince dużo nam tutaj ułatwia. Odpuszczamy sobie, moi drodzy, te wszystkie meldy do zdobycia. To naprawdę jest ciężka misja. Dobra, teraz ty skocz sobie. Tutaj możemy wylądować w dwóch możliwościach przy tej konfiguracji, którą zapodałem. I moi drodzy, ta druga konfiguracja jest gorsza, ponieważ mamy więcej wzbudzonych obcych. Natomiast no tu postaramy sobie po prostu jakoś tak zrobić w miarę względnie. Tam widzimy, że tam jest jeszcze nasz sympatyczny, jak on się nazywa, sympatyczny Marazuki, za chwilę do niego pójdziemy. O właśnie, na szczęście na początku poszedłem go troszeczkę przyciszyć, żeby się wygadał, bo tak to zajmuje miejsce. No dobra, teraz będzie czas na obcych. No i w takich chwilach bym po prostu chciał wyłączać nagrywanie, ponieważ no, na początku tylko troszkę pokażę, jak to się wszystko będzie działo. Dobra, witaj kuzynie. Dobra, spadł z powodu gangplanków jeden, tutaj spadł z powodu gangplanków drugi. No dobra, próbujmy to, wyłączymy jeszcze jedną bombę, żeby sobie przedłużyć czas, ponieważ tu jak się okazuje, no teraz będziemy musieli coś zrobić. Tak, wiem, kochany, trochę czasu muszę mieć. W porządku, jeden jest zdjęty. I moi drodzy, tutaj przewiduję około 40. No, to wszystko zależy, czy będę chciał się bawić w podejmowanie haczów, podejmowanie tych, tam jest jeszcze Van Dorn i inne stwory, no naprawdę jest tego mnóstwo. Dobra, spróbujmy teraz tak, ty idź tutaj maksymalnie jak dasz radę. Dobrze. Widzicie? Mnóstwo kuzynów tam na dole czeka na nas, abyśmy... Dobra, no chodź Marazuki, no. Dobra, następny poprosimy. To za chwilę, słuchajcie, no może spróbujmy podjąć to tutaj
zaraz wrócimy. Tu z reguły na początku nic nie ma, bo wszystko siedzi. Tak. Wszystko siedzi, moi drodzy, w środku. Na razie musimy zrobić taki dość sprytny układ, żeby sobie w jakiś sposób ułatwić życie. No dobra, tu niestety musieliśmy oddać jeden strzał naszym kolegom, no ale to trudno, no tak to bywa. Polećmy sobie tutaj. No i jeszcze został mi chyba jeden snajper albo dwóch snajperów. Każdy musi, moi drodzy, być w określonym miejscu, bo inaczej po prostu nie mamy szansy tego po prostu przejść. Ten jest wyłączony, dobra. Tu wypatrzyłem, że tu jest najfajniejsze miejsce. I lecimy. Początek będziemy jeszcze przez pewien czas nagrywać. No tak, właśnie. To nasza ostatnia szansa powstrzymania ich, zanim ustalą współrzędne nadajnika. Zachowajcie czujność, uderzeniowe 1. Zbliżają się do was siły wroga. No dobra. Udało nam się chyba w miarę bezszkodowo. Tutaj będzie leciał nasz nieprzyjemny chryzalit, który tam się objawił. Teraz będzie leciał do mojego sympatycznego. Mam nadzieję, że go tamten trafi. Dobrze. Minus 1. No to jest dobrze, bo jak go nie trafiłby teraz, to by po prostu trzeba było stracić jeszcze jedną turę. No. Tak jest. Spada. To wyglądało na dowódcę sektoidów. Pierwszy, moi drodzy, dodatkowy eteryczny. Dobrze. No dobra, to są efekty spadania z gangplanków. Dobra, musimy teraz podjąć bardzo ryzykowną decyzję. I moi drodzy, dobrze, teraz tak. Ten kolega tutaj dysponuje długim zasięgiem broni. Spróbujmy jej użyć. I w tym celu, bo inaczej nie odblokujemy bomby. Proszę zobaczyć, jak tutaj za chwilę przywalę, to tutaj są takie pudełka i te pudełka blokują dostęp do bomby. No dobra, tu powinniśmy w tym miejscu stanąć, żeby tą bombę wyłączyć. No to dobra, moi drodzy, trochę, o właśnie, to jest ostatnie miejsce, tam przy okazji być może uda się odkryć jak najwięcej, zranimy tamtego spadającego sektoida. Dobrze, zobaczymy, ile tam dostanie. Dobra, 9, zrobiliśmy sobie tutaj takie małe odkrycie w tym miejscu. Dobra, to teraz kolejnym ruchem idziemy wyłączyć bombę. Mamy na to jeszcze dwie tury, więc zakładamy frag i lecimy. Moi drodzy, od tego miejsca, który tutaj jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Muszę uderzyć w to miejsce, tam jest bomba. Ciekawy gadżet w polu widzenia. Halo? Dobra, no i tu właśnie Storm. No i teraz tak, kombinujemy. Chodź, panie Haddad. Ty jesteś tutaj potrzebny bardzo intensywnie. Wciąż się zastanawiam. Ty to, no za chwilę, tobie najpierw Hawkinsa. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj zaryzykuję sobie, bo dzięki temu będę mógł sobie, na ogół tutaj nie włażą na górę, jeszcze przynajmniej nie w tym ruchu. I moi drodzy, teraz tak, ten niech se tutaj na razie kucnie. Tak, pochylenie, chyba jeszcze została Anetka. Dobra, niestety właśnie w złym miejscu tutaj jest, musimy tędy wskoczyć. No i dlatego to nam trochę zżera miejsca. Dziewczyny, znaczy strzelcy są w tych, we frakach ciężkich, latających. A ty, Marej, masz tutaj, jest ostatnia chwila na zablokowanie włamania. No to dobra, pędzim na benzin, bo na radą to sami jadą, ostatni gościu. Dobra, proszę zobaczyć, jaka ładna ekipa. Mamy meldunki o wysokiej aktywności ufoków w tym rejonie. Zbliżają się do was siły wroga. Dobra, będę na razie nagrywał, póki, żebyście zobaczyli, jakie spadają ekipy dodatkowe. Można by było ich zaatakować, ale moi drodzy, lepiej nie wzbudzać za dużo tych wszystkich naszych niedobrych przyjaciół z kosmosu. Dlatego, że wtedy no, bardzo ciężko się gra, naprawdę. Nie ma co, trzeba eliminować po kolei te grupki, tak jak lecą. Też nie chciałem już włączać HUD-a tam u góry, żeby tam mojego ryja było widać, bo to nie jest istotne, przesłania tylko grę. Dobra, tam jeszcze jeden kolejny zawodnik. No i teraz, moi drodzy, tu jeszcze jeden muton spada.
Także moi drodzy, rośnie ilość. Te mutony to są gangplankowe. Jeszcze nie przyszły, będą jeszcze dwie dostawy exaltowe. Dobra, to teraz moi drodzy, jedna z ważniejszych rzeczy, tak żebym potem już tego nie zapomniał. Trzeba wyłączyć bombę, bo to w następnym turze już byłby ostatni czas. No to bec. Dobra, tam była bomba, możemy sobie wyłączyć. Dobra, więc słuchajcie, idziemy sobie na górę i chowamy się i czekamy. Co tam będzie dalej? Wiem. Informacje, że zbliża się do was nieprzyjaciel. Zbliża się. To będzie po prostu stało. Durant, jeszcze tak. Ty musisz się przebiec, żeby tutaj poczekać. Durant, za chwilę. Za chwilę, powiedziałem. Najważniejszy jest teraz Haddad. Żeby, bo, słuchajcie, w każdym rodzaju ustawienia tego jest inaczej. Dobra, gdzieś tutaj się da dobiec, tu, gdzie tu dobiec? Dobra, tutaj dobiegniemy, albo tutaj dobiegniemy. Dobra, spróbujmy. Mogliśmy skoczyć trochę dalej, ale proszę zobaczyć, jaki mamy ładny ten po prostu układ. Teraz tak, Marazukiego chowamy, trońkę bardziej, tu. Duranda gonimy na maksa tutaj. I słuchajcie, będziemy bronili, za chwilę zobaczycie, lewej flanki, a po lewej flance przyjdzie czas na prawą flankę, jeżeli przyjdzie w ogóle. Dobra, no chodź przyjacielu, spróbujmy tutaj dobiec. O właśnie, dzięki temu dobiegniemy po prostu w miarę o czasie, tak, że będziemy mieli tutaj okazję zdążyć. Dobra, teraz chyba będą spadały posiłki obcych. Już słuchajcie, mamy 12 minut nagrania. Tak, zobaczcie, jak to długo wszystko trwa. Obserwujemy, jak oni się ruszają, robią to z namaszczeniem. Następna grupka, kolejna grupka. Nie możemy za bardzo nic tutaj przyspieszyć. Moi drodzy, są różne sytuacje. Ten paskudny jest wzbudzony, który właśnie odleciał. Trzeba będzie na niego zapolować niestety, jak najszybciej, żeby to się po prostu udało go skasować. Natomiast, moi drodzy, jest tu parę innych rzeczy, na których muszę po prostu uważać też. Ten eteryczny no prawdopodobnie obejdzie planszę, aczkolwiek ten to tutaj zostaje. Te, co teraz spadną, będą próbowały mnie obchodzić. Tu jest jeszcze jeden kuzyn paskudny, który będzie robił, chciał mi robić kuku. No, jest wesoło, tak? I za chwilę jeszcze się dowiemy, że coś spadnie. Być może nie w tej turze, tylko w następnej. Dlatego, słuchajcie, moi drodzy, później na dalszym etapie nie będę nagrywał tych... O, dobra, czyli mamy tak, Mechtoida. Dobra, drugi Eteral. Dobra. Mechtoid. Dobra, na razie mam dostawę dwóch dodatkowych tych... Dobra, w porządku. Lecimy teraz tak. Po pierwsze, klient, tutaj ten, który zeskoczył, jest właśnie po to, żeby przyciągnął trochę uwagi. Tutaj mamy strzelca, który się będzie za chwilę nimi zajmował. Teraz tak, tutaj musimy zrobić pewną rzecz, która być może jest istotna. I tylko pytanie, czy uda nam się objąć wystarczająco dużo. No nie udało się. Teraz pytanie, co zrobić? To w takim razie na razie sobie zrobię wartę. Nie będę jeszcze tutaj atakował. Moi drodzy, tutaj za tym, tutaj jeszcze jest kolejna warta. Dobrze, warta. Teraz tak, tu w międzyczasie, moi drodzy, zeskoczy sobie nasza sympatyczna Durant, żeby rozejrzeć się, czy tutaj przypadkiem coś brzydkiego nie lezie. I tylko, że moi drodzy, ona też czasami bierze i tu w tym miejscu pomaga, namawiając. Zobaczymy, czy coś się da namówić. Dobra, i tu jest chyba ostatni klient i ostatni klient. Nie, dobra, Marazuki, podsuń no się tu trochę, żebyś miał schowany. Słuchajcie, no staram się go nie pozwolić go sobie zabić. Dobra, enter.
dlatego że no, potem twierdzi, że misja się kończy. No ona się nie skończy, no nie, ponieważ końcową rzeczą, która powoduje, że misja się uda zakończyć, jest wyłączenie bomby. I bombę się udało skasować, więc no tam niby straszy, że się nie da skończyć, ale no, jeżeli byśmy stracili Marazukiego, to kilku tam naszych przyjaciół nie da się zabić, bo nie spadną. No dobra, zobaczmy, co się będzie dało. Tak, teraz co dalej? Ty, kolego, no właśnie, to już tego żeśmy chyba stracili. On sobie pójdzie naokoło. On nawet nie poszedł naokoło. No dobra, co zrobisz? A ty, kolego? Dobra, no to w takim razie myślę, że zrobimy teraz już atak na naszego tego niedobrego eterycznego. No zobaczcie, no trzeba będzie niestety poczekać na ich ruchy. Gdyby tutaj ich więcej wlazło, to będzie jeszcze dłużej trwało. Więc jak chyba na następnej turze spadnie mi ostatnia ekipa przychodzących, więc to już będzie wszystko. Dobra, kasujemy przynajmniej, próbujemy skasować parę rzeczy. Tak, na pewno eterycznie jest do skasowania. Dobra. Tylko spróbujemy go skasować w taki chytry sposób. Po pierwsze, proszę zobaczyć, ładne 19 krytyka mu zapodałem. Teraz tak, tutaj mamy jeszcze tak, tego i tego. Dobrze, więc słuchajcie, skasujmy może tego gumiastego, żeby tam trochę dymu narobił. Dobrze, to eteryczny będzie musiał podjąć jakąś chytrą decyzję, co by tu zrobić, od kogo się uleczyć. Dobra, to teraz tak, nadal mógłbym tu przywalić, no ale właśnie chciałbym, żeby ten muton przelazł sobie kawałek gdzieś dalej, no. No jeszcze poczekam, może przyjdzie, jak on się nazywa, cyberdysk i wtedy się dopiero zajmiemy. Na razie tutaj czekamy, prawda, czekamy, to jest chyba Marazuki, jeden z ostatnich, dobra. I powolutku, chyba tu nic się nie da zrobić. Idziemy wyjrzeć za pomocą naszej sympatycznej koleżanki, czy coś tutaj biega. Dobra, nic tędy nie idzie, ta flanka na razie jest bezpieczna. Tą flanką będą przychodziły nasze posiłki obcych. O proszę, jak lubię, to zatruło go trochę, też fajnie. I co teraz się będzie działo? Tak, 18 minuta już weszła. Tu by warto było przywalić w to, ale moi drodzy, no bym wzbudził wtedy kolejnych tych trochę trójek. No szkoda czasu marnować. O, jest właśnie to, na które polowałem. Dobra, spróbujemy teraz uderzyć za pomocą launchera. Tylko to będzie chyba ostatnia już właśnie dostawa. No co? No. O, tam poszedłeś. O, dobrze, jakiś po prostu, bardzo mi miło, zginął ten. O, tędy przyszedł, tak? Niedobrze. No bo ja wiem, niedobrze, dobrze. Dobra, to jeszcze trochę poczekamy. Cała misja obrony tej flanki lewej będzie trwała dość długo, w zależności od tego, ile spadło tych eterycznych. I to jest jeszcze jeden ten kolejny. O, jeszcze jest jeden niemilec. No dobra. Tu będziemy się musieli nim zająć. Zdaje się, że to koniec posiłków wroga. Dowódco, za wszelką cenę musimy wytrzymać jeszcze trochę. Dobra, trzeci jeszcze eteryczny. Dobra, zwykły muton. Znaczy zwykły, elitarny. Dobrze, czy ile tych eterycznych? Trzech eterycznych, dobra. Na trzech muszę po prostu czekać, więc teraz, moi drodzy, szybciutko, tak? Wracamy, próbujemy. Dobrze. I teraz, moi drodzy, tak. Na razie robimy bezpieczeństwo, to jest przede wszystkim. Wskakujemy do góry, ponieważ zbyt blisko jest tutaj ten muton. Tego sobie wystawimy tutaj, będzie bronił tej naszej flanki. Jednocześnie, moi drodzy, zobaczymy, którego tutaj utrafi troszeczkę z warty. Warta, dobra.
I teraz, moi drodzy, tak, ty będziesz na razie, no właśnie, strzelać, nie strzelać, tam jest to UFO w cyberdysk, chyba go nie obejmie tam, tym ciosem. No nie, nie obejmie, bo poczekam jeszcze trochę, jak podleci bliżej, to wtedy go zdejmiemy. Tutaj na razie jest cacy, ten na razie niech pilnuje, ponieważ tu się zdarza, że podchodzą. No i dobra, moi drodzy, chyba to będzie już koniec i zrobimy sobie na razie przestój, przestój w nagrywaniu i oddam ruch, dobra? Shift F9. No dobra, słuchajcie, przetrwaliśmy ten cały okres ich naporu. Tu w międzyczasie Muton się schował. Temu gościu założył futro. Dzięki temu eteryczny się trochę podleczył, ale wyszedł mi tutaj ładnie w pobliże ten cyberdysk. W związku z tym spróbujemy go tym razem potraktować. No jest tylko do wyboru, który ten z tych sięgniesz. Dobra, sięgnie, ale słuchajcie, moi drodzy, ja bym chciał też trochę tutaj napakować tego naszego sympatycznego Mutona. No dobra, dzięki temu będziemy mieli sprawę trochę załatwioną. Dobrze. Zdejmujemy kolegów trochę. Dobrze. Teraz tak, ty spróbujesz po pierwsze zdjąć gościa, ale tylko trochę, bo masz za mało strzałów, bo żeś ostatnio szalał. Natomiast no, spróbujemy to zrobić, bo ja wiem, ale słuchajcie, ja tu w jakimś innym celu przyszedłem, no ale dobra, niech będzie, okej. Okay. Zabierzemy mu broń, fajnie. Dobra, i co my tutaj możemy robić? Tutaj możemy jeszcze robić tak, tym byśmy sobie poczekali. On tu się przygląda, co się będzie działo, to jest w zasadzie wsparcie. Tutaj sobie ewentualnie, gdyby ten cyberdysk przyszedł do nas do góry i postanowił nas trochę postraszyć, mam nadzieję, że ucieknie. Aczkolwiek pewności nie ma. Dobra, dobra. No to dobra, znów oddamy ruch. I znów wyłączymy tą turę. A widzicie, tam jeszcze gościu się zatruwa. No dobra, moi drodzy, niewiele żeście stracili tutaj na razie. W międzyczasie wylazł z powrotem Muton. Tutaj kolega eteryczny skasował leciutko naszego sympatycznego tego Mechtoida, dzięki czemu Mechtoid zginie mi teraz bardzo ładnie. Mam nadzieję, mam jeszcze jednego strzała, tylko mi tutaj brakuje trońkę. O, już chyba jednak nie mam, dobra. Aha, czy tutaj ten już kolega strzelał? Tak, strzelał, dobra, no to ten sobie na razie poczeka. Popilnujemy, żeby czasami coś brzydkiego nie wlazło. Oj, tu się nieładnie robi. Widzę, że tu chyba, no mam nadzieję, że mi to nie wybuchnie zbyt szybko, dobra. No może się tak niestety brzydko zdarzyć. Teraz tak, spróbujmy tym go zdjąć, po to, żeś tutaj wylazł między innymi. Zobaczymy, czy trafisz. Koleżanka jest z ziemi, ale dzięki temu, dobra, jednego mamy tutaj mniej. Fajnie. I teraz wiecie co, tak muszę sprawdzić, jakbym tu chciał. No niestety właśnie, widzicie, siedzę sobie z boku. Gdybym siedział tu w tym miejscu, to byłbym w stanie wskoczyć. No dobra, jakoś to musimy ogarnąć. Tak i tak. Tak i tak. Dobra, znowu oddajemy ruch i znów wyłączamy na chwilę grę. No dobra, oddaliśmy ruch, już jesteśmy po swojej stronie. W międzyczasie tutaj przemknął jeden eteryczny, dopiero pierwszy. Pamiętam, że ich było trzech, tutaj jeden jest obrany, więc na razie sobie po prostu z tym zaczekam. Niemniej jednak, moi drodzy, spróbuję po pierwsze tak, przemieścić naszego Duranda gdzieś tutaj w tą okolicę, ponieważ tą flanką będą za chwilę szli nasi nieprzyjemni nieprzyjaciele. O właśnie, co my tu mamy? Aha, na razie zobaczyliśmy chyba tylko tych mutonów, którzy się tutaj pojawili. Dobra, no ale w tym celu trzeba niestety mieć jakąś szansę, żeby tutaj coś ich przywitać. A więc tak, to ten na razie to trzyma wartę.
ten się przeładowuje, ponieważ nie ma nic mądrzejszego do zrobienia. Za chwilę będzie potrzebował tą. Zobaczymy, co będzie dalej. Miejmy nadzieję, że to się nie zepsuje mi. No, na razie tu chyba uderzenia nie było w tym miejscu. To taki jest oryginalne. Dobra, jeszcze ty se przydepnij. I kochani, znowu możemy sobie oddać ruch i nie będziemy oglądać tego, co tamci robią. Słuchajcie, to, co tam się dzieje, po prostu jest bardzo długotrwałe i to przemieszczanie się jest nudne. No to dobra, zobacz. Dobra, moi drodzy, z powrotem włączyłem nagrywanie. I teraz tak, co się tutaj działo w międzyczasie? Pojawił się drugi kolega eteryczny, który tam przemyka. Tam w tamtym miejscu jest. Tu się przeniósł troszeczkę bliżej na cyberdysk. Można by go spróbować zgasić. Tam jeszcze jeden muton jest. No zobaczmy, czym my dysponujemy i na ile jesteśmy w stanie tutaj zrobić jakąś krzywdę. Fajnie by było tutaj uderzyć, ale niestety zniszczę wtedy skubany nadajnik, moi drodzy, prawdopodobnie, ale dobra, no spróbujmy. Tylko teraz tak, zobaczmy, czym to się da zrobić. No dobra, spróbujemy tu w tym miejscu, chyba że zabije nam jeszcze tego mojego... Dobra, nie zabije, bo tam mamy do podjęcia Van Dorna. No dobra, tego już prawie nie ma. Za to ci będą tutaj zdecydowanie chętni do pracy. No i dzięki temu my mamy tutaj do kogo strzelać. Najpierw tego, który jest bliżej. Spróbujmy go zgasić tak w miarę skutecznie. Dobra, i teraz tego drugiego, który jest też bliżej, spróbujmy przynajmniej trochę ogolić. No dobra, trochę będziemy musieli z tym poczekać, ci robią wartę, tak, następny, tak, ty to se przeładuj, będziesz tu siedział na razie i patrzył, kto idzie. I moi drodzy, wiecie co? Teraz nagram sobie ten kawałek, żebyście zobaczyli, jak to wszystko chodzi. No dobra. Ci się ruszą, tamten się przemieści pewnie za chwilę. Tak. Ci się przemieszczą troszkę. Tam lata trochę powyżej, ale na szczęście jest dość daleko od nas. Ci są wzbudzeni, no więc ten na następny raz planujemy go tutaj zatłuc. Ten prawdopodobnie zeskoczy. Dobra, tu pamiętamy, że za chwilę przyjdzie nasz mało sympatyczny ten. Dobra, nie wracaj przyjacielu, kiedy indziej cię załatwimy. Ja jest napoczęty, więc nie ma sensu się po prostu nim zajmować. Tu wyszedł ten, no i teraz jest dylemat, co by tutaj zrobić, moi drodzy. Ja byłbym za tym, żeby spróbować jednak ściągnąć tego, jednym strzałem zmniejszyć gościowi życie. On wtedy będzie swoich ludzików tam po prostu ewentualnie skubał. No dobra, jak sami widzicie teraz to patrzę, no trochę zeszło, dobra. Chodź tutaj, jeszcze ten będzie gadał. Tak, przyjdziemy kiedy indziej, jak będę miał czas. Dobra, ty se tutaj na razie zrób wartę. Ty nic nie będziesz mógł robić. Co by tu zrobić, kochani? Mamy tylko jeden strzał i możemy trafić. O, no dobra, sprawa się rypła od razu. Słuchajcie, tamtego, żeby ściągnąć, to byśmy musieli się zsunąć na ziemię, więc skasujmy tego mutona, bo on tutaj tą flanką może się niestety nam przewijać. Dobra. Tutaj jest warta. Gdyby ten eteryczny był trochę w lepszej sytuacji, to moi drodzy, byśmy tutaj wzięli i skasowali. Dobra, oddajemy ruch i tym razem nie będziemy nagrywać tego, co oni robią. Dobra, wracamy do nagrywania. I teraz, moi drodzy, tak, no trzeba będzie tutaj chyba uważać. Pojawiły się te dwa, ale one są niewzbudzone, więc mamy teraz taki dylemat. Tamten nie będzie nic zrobił, ten nie będzie nic zrobił. Ten zrobi najprawdopodobniej wartę, żeby tam nikogo więcej nie budzić, a ten ma dwa strzały. No i trzeba to zrobić. No tych lepiej nie ruszajmy, żeby ich nie wzbudzać. Poświęćmy tutaj uwagę temu naszemu sympatycznemu.
Raz. Nie zabijemy go, bo to byłoby zbyt łatwe. Dobra. Pamiętamy, że za chwilę najprawdopodobniej pojawi się nam tutaj, pojawi się nam lewą flanką idący eteryczny. Tak, tak i tak. Dobra, nie ma co robić. Oddajemy, moi drodzy, ruch i wyłączamy znów nagrywanie, żeby zaoszczędzić na czasie. Dobra, słuchajcie, wróciliśmy, tam ci zostali, tam się trochę ruszyło, eteryczny się schował, polatał sobie cyberdysk, no i teraz mam dylemat, co by tutaj zrobić. Słuchajcie, ja jestem za tym, że tak, tu może się przeładuje i tutaj, moi drodzy, też się przeładuje. Czekam na tego eterycznego, który tutaj przyjdzie. Wolałbym nie robić strzała, przynajmniej na razie ze względu na to, że mógłbym wzbudzić kolejnych właśnie tą grupkę. Poczekamy, oddajmy ruch znowu. No jak, moi drodzy, widzicie, doczekałem się. Idzie pierwsze obejście, zgodnie z co kiedyś mówiłem, przeciwnie do zegara. Teraz tak, ty powinieneś sobie dać radę na razie, a ty się zajmujesz właśnie tym naszym sympatycznym, żeby go zdjąć. Dobra. I jeszcze raz. Dobra. To jest najważniejsza rzecz, którą żeśmy zrobili w tej turze. Ten muton, który tutaj po prostu czeka, to on się doczeka kiedyś tam. Tu cyberdysk, on po prostu trzyma wartę bez przerwy. Ci go tutaj blokują, ten się też zastanawia, co by tu zrobić. Nie ma co się specjalnie wysilać, oddajemy znowuż ruch. No dobra, słuchajcie, jak widzicie, moja zachowawcza taktyka jak na razie skutkuje tym, że nie mam żadnych ran. W sześciu staję naprzeciwko grupy 40-osobowej. Teraz tak, tu mógłbym przywalić, ale jeszcze po prostu poczekam. Zobaczymy, co się dalej będzie działo. Tak, ty jeszcze ich widzisz, więc to z tym trzeba się będzie zastanowić. Być może przyżniemy im, ale trochę później. I wiecie co, chyba znowu oddamy ruch, żeby znów był święty spokój. Zobaczymy, co będzie trwało dalej. Gdyby nie to właśnie czekanie na to, co oni zrobią, no to, moi drodzy, ten film trwałby dwa razy dłużej, co najmniej. Słuchajcie, moi drodzy, dopóki nie zatłukę tych eterycznych, to znaczy tu jeszcze drugi idzie i tam jest jeszcze jeden, to na razie nie mam co ruszać się z tej flanki, ponieważ nie jest specjalnie bezpiecznie, więc znowu tylko po prostu chwila, prawda, przeładowania na przeczekanie, zobaczymy, podejdą i to w zasadzie już wszystko, dajmy znowu ruch i znów się wyłączymy na chwilę. No i, moi drodzy, po powrocie do gry jest niespodzianka. Niestety pojawił się, podszedł tu mi trochę za blisko. To trzeba będzie go po prostu zdecydowanie jednak pogonić. Dobra. Tak, coś tutaj się robi. No i teraz, moi drodzy, jak sądzicie, zdobić go? Ja go nie dobiję. Dobijemy tego trochę. Moi drodzy, potem następnie eteryczny postanowi wpaść na pomysł, że będzie ściągał z niego życie. Dobra, to na razie sobie zostawmy, warta. Pamiętamy, że no, sądzę, że w międzyczasie błyskawicznie nadejdzie jeszcze jeden eteryczny. Muszę mieć pełną giwerę. To jest chyba wszystko. Tam jeszcze mogę ewentualnie tego naszego Marazukiego posadzić. Niech się kucnie, a cała reszta po prostu, no, jeżeli wejdzie do walki, to albo odniesie ranę, albo zginie. A więc oddawajmy ruch i wyłączamy znowu.
No dobra, moi drodzy, w międzyczasie eteryczny się lekko podsunął. Zamiast skonsumować temu 4 punkty życia, to zabił tam takiego, który był dbał 2 na dole, więc ja to wykorzystam, będę próbował golić tego, żeby za po prostu został trochę słabszy, to się będzie wtedy mało ruszał, będzie siedział w krzakach i będzie usiłował udawać, że żyje. A tu w międzyczasie, moi drodzy, na pewno ten eteryczny drugi spróbuje pójść na obieg, więc ja go tutaj ewentualnie przywitam, ale to jeszcze nie w tym momencie. Dobra, mam pewne problemy z przełączaniem tej gry, no nie żeby zastopować nagrywanie, więc czasami tam są pewnie jakieś dziwne, niepotrzebne rzeczy. Dobra, lećmy. No dobra, znów miałem problem z tym wyłączeniem, teraz już skasuję sobie tego mutona. Skorzystam jeszcze też z okazji, że ten jeden z eterycznych wpadł na pomysł, że pójdzie gdzieś indziej się karmić i podszedł tutaj ładnie pod lufę, więc nie będę już się dalej wstrzymywał i po prostu przywalę tutaj, niszcząc jednocześnie osłony, żeby tutaj ktoś się nie mógł po prostu pojawiać. Dobra. Cokolwiek zrobiliście, zadziałało jak potrząśnięcie gniazdem szerszymi. Tak, tu w tym miejscu zniszczyłem gangplanka, ale dopóki nie zajrzę tam, to nie uruchomi się nasz po prostu spadający ten ludzik. No dobra, na razie w takim razie zostaję jeszcze tutaj, żeby trochę poobserwować. Bo trzeba iść powolutku na prawą flankę, ale jeszcze nie doszedł tutaj z tej strony jeden eteryczny, ale skorzystam z okazji, że zrobiło się już tutaj trochę jaśniej. Przestali mnie tak bardzo pilnować, zobaczymy, czy może on tu przypadkiem nie jest. No dobra, zobaczymy. Tak, to tamten nie ma co się ruszać, ty jesteś obserwator, ten Hadad. No dobra, słuchajcie, spróbujmy go lekko wycofać. Dobra, zależy mi na tym, żeby było widać, czy przypadkiem się nie pojawia ten drugi z eterycznych, który tam chodzi. Bardzo możliwe, że z tego powodu ten trzeci nie chce nadejść. Dobra, startujemy. Oddaliśmy ruch. Spróbuję znów wyłączyć, chociaż mi to nie wychodzi. No. Nie chcę się Dobra, moi drodzy, teraz tak. Wybrałem sobie drugiego shifta, być może coś będzie lepiej. I teraz, słuchajcie, wyszedł mi pod lufę nasz sympatyczny eteryczny. Więc teraz tak. Niestety to nie jest ten, który tutaj miał być, więc tutaj sobie na razie troszeczkę się cofnę. Więc tu już wiem, że na razie jeszcze nie idzie, więc ci mogą się bezpiecznie tutaj zaczaić na coś innego, a ty, kolego, spadnij na piętro niżej. I powinieneś widzieć tego, który tam wyszedł. Trochę go zdejmiemy, może tam kogoś jeszcze trzyma, albo najlepiej go po prostu skasujmy do zera. No albo, no niestety nie uda się. Bo już widzę, że nie chciała. Chyba nie mam drugiego strzała. Mam drugi strzał, dobra, w porządku. Trzeba będzie przeładować broń. I temu poświęcimy tą turę najbliższą. Tak, jest coraz piękniej. Dobrze. Tu oddamy ruch, tu możemy się przemieścić, możemy zrobić, moi drodzy, nie będziemy się ruszać, skoczmy sobie na razie tu, będziemy tutaj czekali na takiego cyberdyska, który ma chęć do nas przyjść i oddajemy ruch, ale może tym razem najpierw się wyłączę i odzyskamy ruch, zobaczymy jak to będzie działało. No dobra, słuchajcie, moi drodzy, trochę tu się znużyłem czekaniem na tego, żeby przyszedł z tej strony, więc postanowiłem sobie odpuścić, ale teraz, moi drodzy, sytuacja wygląda w ten sposób. Tutaj, ponieważ wskoczyłem do tej dziury, spadł kolejny tam w głąb pod podłogę delikwent w postaci chudzielca, więc musimy go zakapować tutaj ewentualnie, żeby go skasować. I słuchajcie, moi drodzy, robimy to w ten sposób, że no, przy okazji troszeczkę skasujemy tego naszego butona. No ale co zrobić? Tak to bywa. Czyli tak, mamy w tym momencie
lekko skasowanego już tego mutona. Tego postaramy się na razie zrobić na warcie. Tego damy jeszcze na warcie. Słuchajcie, gdybym nie skasował tego chudzielca, on bardzo lubi podchodzić później tutaj na górę, a ja spróbuję zaryzykować. No, nie powinienem tego robić, ale spróbujmy. Że namówić to go raczej namówię na 100%. Natomiast chodzi o to, że to nie jest zbyt bezpieczne. W związku z tym ja spróbuję po prostu pokazać teraz, co się będzie działo. Ty na razie spróbuj się wycofać lekko, żeby ewentualnie tu jeszcze cośkolwiek przystrzelić, jakby coś wylazło. No zobaczymy. Tak, to już jest, trzeba oddać równo. Zobacz, jak to długo będzie trwało. Tym razem nie będę się stopował. Tak, chodzimy, patrzymy, co oni tam robią. Ten przejdzie tutaj, potem kogoś może zabezpieczy polem. O, ten przyjdzie tu, tu wylaz, dobra. Tak, bardzo ładnie. Muszę jeszcze sprawdzić, ładnie, to wyszło nam atrakcyjnie. Słuchajcie, moi drodzy, wyskoczę tak, żeby otworzyć tutaj tą, tą bramę. Dobra. Tu cały czas nie widzimy tego ostatniego eterycznego. No nie wiem, co by tutaj zrobić, ale za to ten kogoś widzi. Prawdopodobnie widzi tam daleko tego brzydkiego sektoida, więc zrobimy mu szybkie kuku, żeby po prostu przestał już tam łazić. Zawsze jeden mniej. Dobra. Teraz tak, coś trzeba zrobić z tym, prawda? Dostał fangę. Więc teraz, moi drodzy, tak, wykorzystajmy go do tego, żeby spróbował, zobaczmy, coś tu otworzyć, no tak, ale żeby jednocześnie nie wzbudził tych jakichś przeciwników. Dobra, idziemy zobaczyć, co się dzieje po drugiej stronie z jego pomocą. Dobra. W porządku. Tutaj tak. Ten nic, to też nic, czekamy na razie usilnie. No wydaje mi się, moi drodzy, że jeszcze jeden eteryczny powinien iść i go tutaj, na niego czekam, a on nic. Dobra, spróbujemy sobie oddać ruch, znowuż. Uważajcie, uderzeniowy jeden, zbliża się do was przeciwnik. Powtarzam, nieprzyjaciel kieruje się na wasze pozycje. To jest tylko taki pic na wodę. Dobra, to słuchajcie, moi drodzy, sytuacja wygląda tak. No trzeba, tutaj nikogo nie było, no to idziemy tu. To jest bardzo podłe stworzenie, więc spróbujemy tutaj w jakiś tam sposób zadziałać. Zobaczmy, jest tutaj ten eteryczny. Jak nie ma go, to moi drodzy, spróbuję się ewentualnie stąd wycofać i... Tyle chyba mogę dla ciebie zrobić. Pójdziemy już na drugą flankę. W międzyczasie tak, ten niech sobie po pierwsze odkryje się. Znaczy ukryje się. Przeładowany. Marazuki. I słuchajcie, moi drodzy, ten Hawkins będzie jeszcze tutaj stał, dopóki nie zginie tam ten muton, którego odprowadziłem. Dobra, to chyba jest wszystko. Tak, ten też. I kończymy. Oddajemy ruch naszym sympatycznym przeciwnikom.